Jestem gotów! Skalmar! Skalmar! Tak? Jestem gotów, Skalmar! Gotów do ciszy? Nie! Jestem gotów, by zdać egzamin z jazdy! Jestem gotów! A ty? Wyglądasz mi jakoś znajomo. Znamy się? Znamy się! Wiedziałem! To ty! Ciebie wszędzie szukam! Jak się nazywasz? Co? Co ci jest? Nie mówisz. Nie możemy uciekać przez całą noc. To co zrobimy? Mam świetny plan. To puszka z syropem wiśniowym. Poczęstujemy nim upiora. Już kapuję. Kiedy ten duch będzie cię ścigał, poślizgnie się na śliskim syropie. I spadnie prosto do tej kadzi. Brawo! Zdradź mi, Parker, swój sekret. Cóż, dobry obiektyw i dużo szczęścia, jak sądzę. Tylko? Na pewno nie chcesz jeszcze o czymś powiedzieć, ha? Więc chciałbym dostać pieniądze dziś, jeśli można. Parker, ty mnie wykończysz! Czyżby to było spotkanie klubu miłośników diamentów? To Spider-Man! Co? Spider-Man? Gdzie? Gdzie? Tak się denerwuję, gdy spotykam słabnych ludzi. Po prostu nie wiem, co powiedzieć. Na Tatooine nie ma wielu mieszkańców. Jeśli trop jest właściwy, szybko ich odszukam, mistrzu. Najpierw zajmij się Jedi. Potem będziesz mógł bez przeszkód zabrać królową do Naboo, by podpisała traktat. Nareszcie ujawnimy się rycerzom Jedi. Nareszcie dokonamy zemsty. Ty głupcze! Byłem szkolony w waszych sztukach Jedi! Przez hrabiego Dooku! Atakuj, Kenobi! Wybacz, nic nie rozumiem. Masz coś z gardłem? To wiadomość z ostatniej chwili. Kandydatka w wyborach, Jen Larkin, wypycha sobie biustonosz. Mam na to niezbite dowody. To nie jest zwykła wata. Pomacaj, jaka jakość. Mięciutka. Jak dorosnę! Timmy, najwyższy czas pogadać trochę o czymś, co my wróżkowie nazywamy różdżki i skrzydełka. Widzisz, kiedy mama wróżka, no i tata wróżek, kochają się i to bardzo mocno... Kosmo, nie! O tym kiedy indziej! Ale ja już przygotowałem kukiełki. Ja i moi pracownicy uważamy, że już najwyższy czas pozwolić ci poszukać sobie jakiejś innej pracy. Dlaczego? Zwalnia mnie pan, czy ja źle pracuję? O nie, Arturze, nie! Ale czemu udajesz królika? Ależ to nie królik, to ćma. Chcę być ćmą i marzę o tym, żeby latać. Skrzydła są w tej walizce. No tak, bagnisty glut. Bagnisty glut? To dziwne. To nie był niewidzialny człowiek. Myślę, że te ślady zostawił jakiś bagienny strzygoń. Kto zostawił? Właśnie tak. Według miejscowych legend, ten, kto ginie wciągnięty przez bagno, często wraca jako żądny zemsty upiór. Nie mam pojęcia tylko, dlaczego porywa dzieci. Nie mogę! Ale chcę! Nie tak! Babtyl musi za to zapłacić! Nie mogę tego zrobić! O nie! Co się dzieje? Palenie! Jest szkodliwe dla zdrowia. Mogliby to wykorzystać w reklamie! Tato? Synu? Tato! Synu! Owca! Owca? Tato! Synu! Tato! Synu! Owca! Owca? Tato! Synu! Dosyć! Co ty u licha knujesz? Wiesz, tato, chciałem złapać pewnego miejskiego owcę dla tajnej organizacji militarnej. Tego, któremu pozwoliłeś uciec? Tak. Miejcie na wszystko oko, a ja się trochę zdrzemnę. Drzemka musi poczekać, kapitanie Dorszu. Piotrusz, pan? Teraz mam nad tobą przewagę, drogi panie. Uwolnisz moich przyjaciół? Nigdy! Nie rozumiem. Co jest? To te promienie kosmiczne zmieniły nas w potwory! Ja chyba oszaleję!
Palę się i jest mi tylko ciepło. Jestem inny. Pozwól, że powtórzę. Dawno temu byliśmy kumplami. Jeśli dla ciebie to coś znaczyło, udowodnij to. Masz rację. To było dawno temu. Tylko nie strugaj bohatera z greckiej mitologii. Dość! Zostaw ten! Wynoś się, dwunogu! Wybacz mi, mój... panie, ale muszę prosić o uwolnienie tej młodej... Spadaj, junior. Damy. Patrzaj ta, tam pod borem wilczysko tańcuje. Zęby szczerzy, chwostem macha, raźno podskakuje. Czemuż to tak wesoła, ta leśna bestia? Widno jeszcze nie żonata, kiedy tak wywija. Au, au, au. Znalazłem tomik twojej poezji. Moje miłosne wiersze! Jakiś bydlak mi je ukradł. Pewnie, żeby się popisywać przed jakąś dzierlatką cuchnącą owczymi bobkami. Bez tych wierszy czułem się, jakbym poszedł do burdelu bez jajec. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Albo nie, wiem. Chodźmy na wódkę. Ja stawiam. No, no, pięknie cię urządziły. Daruj sobie, nie jestem w nastroju do żartów. A ja wręcz przeciwnie. W co się bawiliście? W ujeżdża niebiesa, czy w uwolnić księcia? Jaskier! No dobrze już, dobrze, wybacz. Ale nie mogłem sobie odmówić odrobiny sarkazmu. O, troszeczkę tu zimno. Dobra, Butters, zaraz zobaczymy, ile ci wisi. Na zimnie biedaczek się kurczy. A ty dokąd, koleżko? Butters, nie mam na to czasu. To twój problem, że paruwa odstawia ci żółwia. Chwila, wychodzi. A oto i on. Cześć, maluszku. Dobra, Butters, wygląda na to, że mamy 6.1 centymetra. Świetnie, Butters. Mam fajfusa jak koń. Dobra, to już wszyscy. Powiedzmy te liczby. Moje wierne psy, do ataku za mną! Za wolność! Zaczekaj! Ralf! Erin! Mam talizman dla ciebie. A może tak, za usa? Bo nic nie daje takiego szczęścia jak... Zabieraj ten swój brudny tyłek z kanapy. A co? Ralf! Ralf! Zabieraj ten swój brudny tyłek z kanapy! Powiedz mi, jaką grałeś w tym wszystkim rolę? Zamierzasz bronić się tak jak inni? Tłumaczyć się ze swych uczynków? Bractwo chciało miasta. Ja chciałem władzy. Była okazja. Okazja, by zamordować niewinnych. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiad potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrat. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Minęła wieczność, bracie. Wieczność, którą spędziłem w ciemności. Illidanie, zostałeś po prostu skazany na odpokutowanie swych grzechów. A kim ty byłeś, żeby mnie osądzać? Jeśli sobie przypominasz, ramię w ramię walczyliśmy z demonami. Pożałujecie, że weszliście mi w drogę! Zakończę twoje nędzne życie! Jak na 10 000 lat... Tyrande wciąż świetnie się trzyma. Samie, twojemu panu nie pomoże teraz odpoczynek. Tylko Elrond w Rivendell zdoła mu pomóc. 5 czarnych jeźdźców depcze nam po piętach, a być może 4 innych czeka na nas koło brodu. Jeśli stracimy choć chwilę, stracimy Froda, Pierścień i Śródziemie. Nikt nie został. Żaden z wojowników? Nie, tylko niewiasty, trochę pacholot oraz jeden artysta liryczny. Mężczyźni opuścili wioskę. Oczywiście jest to raport szpiegów, a twierdzę niezachwianie, że trzeba je brać ze szczyptą soli. Bo... Senatorze Tom Cruise, zamilcz waść. Dobrze, już milczę, jednak zapytuję, co dalej? Laszlo, myślę, że to coś ciągle rośnie. Tak, faktycznie coraz ciężej się z nim poruszać. A ty mi coś niemrawo wyglądasz, Laszlo. Laszlo! Może Lamar chce wrócić do domu? Nie mogę go puścić, Rash. Jesteśmy jak bracia syjamscy. Ja go kocham. Co dzień rano w drogę ruszyć chcę. Marzę o tym, by poznać wiele miejsc. Ciągle słyszę dobrze znany głos, który wzywa mnie. W dal mnie zabrać chce. Otóż kilka!
Cicho, Xerxes. Od 7 długich lat szukałem po 7 pustyniach Księgi Kartuma. A teraz jest u mnie i chcę się cieszyć tą chwilą. Tak, panie! Och, kuzynie, ty nas zawsze rozbawisz. Ach, idźcie już! Może ci czegoś potrzeba, staruszku? Jasne! Co powiesz na nowy kręgosłup i trochę kości? Będziemy łowić ryby, zajadać sushi i sashimi, nie? A później siedzieć, odpoczywać i gadać. To nie będzie idylla. Takie wioski rybackie to nędza. Z innej beczki. Niedługo wszyscy umrzemy. I po co tak gadać? Stres jest zabójczy. Rozluźnijmy członki i otwórzmy umysły. Pies z głową dół! A ty tak na serio? Poczekam. Ja się z czasem liczyć nie muszę. Kiedyś wiodłem całkiem inne życie. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie niechętnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Znam generała Lee. Znam też okoliczności, w wyniku których trafił jako więzień do kolonii. Uważam go za człowieka honoru. Jestem skłonny go ułaskawić, ale tylko jego. Przez ciebie straciłem ojca i dobrze wiem, co znaczy ból, więc witaj w moim świecie. Wiem, że to brzmi trochę dziwacznie. Od czasu, jak ukąsił mnie jakiś egzotyczny pająk, całe moje życie jest dziwaczne. Ale zrobiłeś to, co ja. Zostałeś superbohaterem. Też mi bohater. Nawet nie chcę tej roboty. Ale jeśli przestanę walczyć, fala zbrodni zaleje miasto. Przestępcy przejmą kontrolę, a niewinni będą cierpieć. Witajcie w cyberprzestrzeni, ziemianie! Jestem Digit, a to płyta matka. Haker porwał mojego elektronika, doktora Matemata. Haker? A kto to taki? Woli, jak się go nazywa pan haker, ale to inna historia. Haker to najgorszy wróg płyty matki. Cześć, Jill! Cześć, Susan. Hej, Mary. Chciałbym wam powiedzieć, co się kryje w mym sercu. Słuchamy, Jill! Bardzo was... Dość gadania, rozdzielmy się! Wyjaśnijmy coś, stary. Szukamy jakiegoś stukniętego ducha i mamy się rozdzielać. No, tak! Chcesz się ze mną zgubić? Nie! Fajny z ciebie król! A ty będziesz cudowną królową! Oczywiście, jeśli zechcesz mi oddać swą rękę. Hajtamy się? Dostanę suknię i całą resztę? Oczywiście, słodka księżniczko! Nic nie stanie na przeszkodzie naszemu bajecznemu weselu! Hej, nie możecie się bawić gdzie indziej? Czego? O co ci chodzi, babo? Nie lubisz dzieci? Takie staruchy nie wiedzą, co to dzieci. Zimo. Wybaczcie mi ten wybuch. Transformacja nie jest zbyt przyjemna, ale efekty są zachwycające. A więc serum działa. Serum mojego ojca należy teraz do mnie. Dzięki niemu moja armia stanie się niepokonana. Wiesz co? To nie było śmieszne. Jeden z nas mógł zginąć. To bardzo głupie zagranie. Jesteś za nerwowy jak na kogoś, kto był najlepszy na roku. Kar, co się dzieje? Na ziemi nie jesteś już taki twardy. Wiesz, to żałosne. Co się tu stało? Jakby to pani wyjaśnić? Próbowałem zamontować lampę na suficie, korzystając z mojej nowej drabiny, ale się nie sprawdziła. Najechały na nas demony? Irolan nie podda się ich ognistym mieczom. O jeden powód do zmartwienia mniej. Chociaż wolałbym pojmać przywódcę demonów. Liga Cieni chce twojej śmierci. Jak każda liga. Nie tylko Cheshire, ale i Sportsmaster. Robotę zleca Ra's al Ghul. Nie jestem specjalnie zdziwiony. Ra's i ja nie przepadamy za sobą. To może ja sobie odpocznę, a wy sami się wykończcie, co? O proszę, pojawił się żarcik. Niezły. Nawet doceniam.
Jesteś ranny? Nie, nie, to drobiazg. Co? Rozumiesz, co mówię? Ciebie rozumiem. Słyszę w głowie twój głos. To prawdziwe telepatyczne porozumienie międzygatunkowe. Hej, Czesławie, spójrz na to! Te kocyki są bardzo mięciutkie i pachną świeżością. Co do diaska? Królikula samodzielnie posprzątał cały salon w jakieś 5 sekund. Tak było, ale teraz jest chyba trochę śpiący. Co za fajtłapa? Prędzej czy później, to właśnie my ucierpimy z powodu tej całej gwiezdnej hecy. Musimy się o siebie zatroszczyć. Tym razem, duszku, zgadzam się z tobą. Nocna schadzka. Przeszkadzamy? Mamo, powiedziałam, że to będzie koncert wszechczasów, więc koniecznie, ale to koniecznie muszę tam pójść. Mamo, podrzuć mnie na trening. Adam, właśnie mówię o czymś ważnym. Czy może być coś ważniejszego od poprawiania kondycji? No, świetnie, Donatello. Będziesz nadawał prognozę pogody. Wcale nie, betonowy muszczku. To system śledczy. Wykorzystałem sygnał satelitarny. Skonstruowałem program śledzący, który odczytuje temperaturę ciała i strukturę fizyczną. Jest nawet kod kolorów. Patrzcie i podziwiajcie. Nie jesteś za stary na zabawę w pchełki? Ten robot dobrze wie, co zrobimy, zanim to zrobimy. W jakiś sposób programuje się na nasze style walki. Jego procesory są szybsze od naszych odruchów. No to co teraz robimy? Coś, czego się nie spodziewa. Kiedy wszyscy będą oglądać turniej, wiesz, co my będziemy robić? Wiem, co ja chciałbym robić. Wyjechać do innego hrabstwa. Nie musisz zwyciężyć. Musisz tylko długo się trzymać. Nie nabierzesz mnie. Mówimy o przemocy fizycznej. Ten Phantom Renegade jest niezły, nie sądzisz, Erika? No jasne. Fantastyczny temat dla takiego młodego reportera jak ja. Ojej, Henry, a co ci się stało w czoło? O to chodzi? Po prostu zacząłem się przy goleniu. Brwi. Zgadzam się. Bez sensu jest cokolwiek teraz robić. Pewnie dotarli już do wąwozu. Niech wam będzie. W takim razie wyjdźmy stąd i dołączmy do nich. Ja też chciałabym znaleźć Stellę i Brandona, ale teraz trzeba ratować wróżki. Na pewno sobie poradzą, a my zajmijmy się wykonaniem misji. Ruszajmy, dziewczyny. Już ja najlepiej wiem, jak mam postępować z tym niezdarą. Trzymaj, księżniczko. Coś mi się wydaje, olbrzymie, że przyda ci się nauczka. No patrzcie go. Okropnie się przestraszyłem. Możesz mnie oszczędzić? Uważaj, lekcja pierwsza. Nie lekceważ przeciwnika, nawet jeśli jest mniejszy. A teraz musisz mi obiecać, że dasz spokój temu chłopcu. Żałuję, że dałem jej jakiekolwiek pieniądze. To o tej rodzinie myślałem całe swoje życie? Ta chciwa wiedźma? Nie mogę w to uwierzyć. Ja chyba spodziewałem się, że zaakceptuje mnie bez słowa. Rodzina powinna tak właśnie robić, prawda? Tak, prawda. Bruce złapał ogromną dawkę promieni gamma, kiedy mnie ratował. Jestem tutaj tylko dla niego. Ma kłopoty. Potrzebuje mnie. Witam wszystkich. Dziś mamy dla was program specjalny. Już za chwilę Sherman i ja będziemy uczestniczyli w pierwszym programie wymiany studenckiej w czasie. Czemu nam nie powiedziałeś, że Ranzig myśli o ucieczce? Podobno wy z Ibrianie umiecie czytać w myślach. Wiesz, nie zawsze, tylko od czasu do czasu. No wiesz. Odczep się od niego, dobra? Jakoś odwrócę zaklęcie. Rodbartowi nie ujdzie to płazem. Sprowadzę moje wojsko. Nie możesz. On jest zbyt potężny. Zmieni cię w zwierzę tak jak nas. Chcę zaryzykować. A twój lud? Wspaniale, dziewczęta. Widzę, że robicie coraz większe postępy. Jestem z was bardzo dumny. Trzymajcie tak dalej, moje kochane. Choć niektórym brakuje zapału. Cassie, wyjaśnij, dlaczego nie brałaś udziału w zajęciach? Co ja? Trenerze, przepraszam, ja tylko... Dobrze, kostkę, pamiętasz? Rocket, spoko bajery! Mówię im tupacze. Ich hałas tak się kojarzy. Jeżeli damy radę i dotrzemy na koordynaty bez dziur, wystarczy je rozstawić, a wtedy maleństwa szybko ściągną nam potworka. Niezła zdobycz. Nie wiem, o czym pan mówi. Jasne, że wiesz. Małe ryzyko. Bardzo dyskretnie. Nie zwinąłeś wszystkiego od razu. No, ale może się mylę. Myli się pan. I właśnie zamykamy, więc...
Do widzenia. Victor Sullivan. Ale mów mi, Sully. Miło mi. Nie będę, ale miło mi. Co? Chcecie, żebym tam wrócił do tych stworów? O nie! Słuchaj, Kurt, przez całe życie się teleportujesz i nigdy nic ci się nie stało. Tylko dlatego zobaczyliśmy te kreatury, że moje urządzenie cię spowolniło. Tak, dzięki za przyszłe nocne koszmary. Też mi coś, kilka cudaków. Ech, na wszelki wypadek pójdę z tobą. Ale to nie wszystko. Za moimi plecami jest tak zwana kostnica. Niewielu jest surferów, którzy wrócili z tego miejsca cało. Rob, chcesz powiedzieć, że były wypadki śmiertelne? Dokładnie tak, Sal. Uczcijmy ich chwilą ciszy i jedziemy dalej. No dalej, stój spokojnie. Super herosów mega bój? Masz czelność używać super szpiegowskiego sprzętu Duma do grania w dziecinne gry wideo? Aha. Matt, widziałeś, jakie pojazdy są zaparkowane przed bankiem? W niedzielę? Czek, młot i pirania? Słyszałem, że widziano pijawki w San Francisco. Trzeba to sprawdzić. Na tym nagraniu widać terror konów atakujących kopalnie. Naszym priorytetem jest ochrona ludzi. Równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa omnikonom, które są narażone na atak w kopalniach Energonu. Terrorkony mają przewagę liczebną, ale będziemy bronić Energonu za wszelką cenę. Znakomicie, co? Tak, Bobrze. Ale nikt nie umie skakać tak jak ja. Popatrzcie. Ojej. Tada! Z całym szacunkiem, panie poruczniku. Jest pan pijany i hańbi pan mundur. Idź zawracać głowę komu innemu. Komendant Carlos chce się z panem widzieć. Czeka na pana na szczycie wieży. A więc? Dobrze. Skąd to zamieszanie? Jak ktoś chce zobaczyć gwiazdę, może spojrzeć w tym kierunku. Ja daję autografy na błyszczącym papierze. Dodaję kukiel mych włosów nawet. Auć, może nie. Dość tego czczego gadania. Wysuwam wniosek, żeby wysunąć wniosek, żeby jakoś temu zaradzić. A niby jak, mądralo? Dajmy stąd nogę. Jak chcesz, to na prawo. Jak chcesz, to na lewo. Ale jakąś opcję trzeba wybrać. Trochę pan stary jak na harcerza, prawda, dziadku? Harcerza? Czy cała armia oszalała? Straż! Armia? Znikam, wykonuję odwrót, kurtyna!